kulturowych. Tego już myślę, nie zmienimy, nawet jakbyśmy dorzucili 100 miliardów złotych. Myślę, że Polska musi się otworzyć na mądrą imigrację, czyli będziemy ściągać młodych, przedsiębiorczych ludzi z całego świata, szczególnie z krajów bliskich nam kulturowo, i będziemy ich kształcić na polskich uczelniach i później wypuszczać na rynek pracy. Czyli ten ruch w jedną stronę uchodźców jest dobry pod tym względem? Zły jest zły powód, no bo oczywiście tak, wojna w Ukrainie, ale naszej to gospodarce pomoże i co więcej, to jest za mało. Polska będzie miała lukę 5 milionów pracowników w ciągu do 2050 roku, więc dalej 3 miliony plus nam brakuje. Bardzo dziękuję. Pan profesor Marcin Piątkowski był gościem wydarzeń. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, panie rektor. A już teraz Agnieszka Gozdyra. Jesteśmy. Dobry wieczór państwu, ja i moi goście. I też będzie o sprawach ekonomicznych, mieszkania i Kredyt Plus, ale nie tylko, to w drugiej części. Natomiast zaczynamy od skandalu wokół maili Dworczyka. Pułkownik Gaj na prywatną skrzynkę wysyłał tajne informacje na temat amunicji czołgowej i jej zasobów. Jest śledztwo, sprawa jest naprawdę poważna, więc będziemy pytać o to, jak chronione są nasze tajemnice dotyczące obronności. To na początek. A ja oczywiście serdecznie zapraszam w imieniu Agnieszki Gozdyry. Już za moment debata dnia będzie się działo. My widzimy się jutro. Dziękuję. Do zobaczenia. Wczoraj dostaliśmy zawiadomienie z prokuratury okręgowej w Warszawie o wszczęciu śledztwa. Dlatego to jest przełom, bo pierwszy raz państwo polskie przyznaje w oficjalnym piśmie i w oficjalnym postępowaniu, że sprawa maili Dworczyka jest sprawą potwierdzoną, poważną i uznaną przez państwo polskie. Traktuję ten atak jako jeden z elementów szeroko zakrojonych działań dezinformacyjnych, zawierających sfałszowane i zmanipulowane informacje. Prokuratura potwierdza, że mamy do czynienia z niebywałym skandalem. Ze skandalem, który w Polsce przez PiS był bagatelizowany. Te kwestie są pisane innym rodzajem piśmiennictwa, pisane cyrylicą. W warunkach wojennych każde jedno takie sabotowanie sytuacji jest czymś wysoce niebezpiecznym. Trzeba poczekać na wyniki tego śledztwa, bo prokuratora już wielokrotnie udowadniała, że jest narzędziem politycznym, a nie merytorycznym. I że niestety, ale minister Ziobro wykorzystuje do swoich rozgrywek wewnętrznych. I tak chyba na ten moment należy to odbierać jako próba pokazania panu premierowi Morawieckiemu, że nie może się czuć tak pewnie, jeśli jego najbliżsi współpracownicy mają coś za uszami. W tym przypadku, w mojej ocenie, mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną akcją wymierzoną w człowieka, który od ponad 10 czy 20 lat zajmuje się po prostu zwalczaniem ruskich wpływów na wschodzie. Już pytam o tę sprawę moich pierwszych gości, a są nimi Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Były wiceszef MON-u Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Dobry wieczór. I Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I panie ministrze, może najpierw pan, dlatego że tutaj media podkreślają, że nie zareagował na sprawę szef MON-u Mariusz Błaszczak, że pułkownik Gaj spisał sobie dane, wygląda na to nielegalnie, w kancelarii tajnej MON-u. Bardzo, bardzo wrażliwe dane dotyczące właśnie zapasów naszej amunicji czołgowej. Miał to wszystko wysłać przez prywatną skrzynkę i jeszcze się de facto chwalił w tym mailu, że spisuje te dane właśnie tajne, że w zasadzie nie powinien tego robić. Jak pan to ocenia? Panie rektor, pierwsze, bardzo się cieszę, że moi koledzy z opozycji przyznają, że prokuratura działa sprawnie. To chyba jeden z pierwszych... No nie jest sprawnie. Nie, jak to państwo... Ile miesięcy? No przeczytaliśmy Słyszałem posła Tomczyka przed chwilą, który się cieszył z tego, który mówi, że świetnie działa prokuratura, który to udowadnia, że sprawa jest poważna. Ja nic się nie cieszę. Ja nie widziałem, że państwo nagle zmieniacie zdanie prokuratorze i dobrze, bo ja też dobrze oceniam prokuratora. Nie, nie, nie. Jeżeli pan, ma uzasadnione pan podejrzenie. Za moment, panowie. Prokuratura, pan, jeżeli pan ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, to musi badać sprawę. I zobaczymy, co ustali. Dlatego, że to już zostało tutaj powiedziane w materiale, które pani pokazała, że po pierwsze trzeba pamiętać, w jakich okolicznościach dochodzi do ujawnienia rzekomych maili pana ministra Dworczyka. Też pytanie, w jakim kształcie. Oczywiście w sytuacji przed wybuchem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, równolegle z działaniami na granicy polsko-białoruskiej, które mają destabilizować nasz kraj. I w tym momencie dochodzi do ujawnienia tych maili, których i tak się prowadzi dezinformację. Być może część jest prawdziwa, wykradziona
Trzeba warto było ustalić przez kogo, gdzie, w jakich okolicznościach. Do tego dopisuje się pewne fragmenty po to, żeby budować... No, bardzo często się tak robi, znaczy 90% maila jest prawdą, a te 10 kluczowe jest nieprawdziwe i to buduje... No dobrze, tylko panie emocje. Ministrze, jeżeli śledztwo, natomiast... jeżeli śledztwo się wszczyna, czy w sprawie, czy przeciwko komuś, tu w sprawie, to wtedy wiemy już, że jest prawdopodobne zaistnienie przestępstwa, tak? Teraz, pan jest przecież prawnikiem, wie pan o dokładnie, tym. Dokładnie, jeżeli w konkretnej... Wiemy, kiedy się wszczyna śledztwo. Są określone przepisami kodeksu postępowania karnego. No właśnie, kiedy się wszczyna śledztwo i obowiązkiem prokuratora jest... Kiedy się podejrzewa, że jest coś na rzeczy, jeżeli trzeba przeczytać, trzeba przesłuchać świadków, że będzie trzeba zabezpieczyć te dowody. Jeżeli te czynności sprawdzające, które są na wstępnym etapie śledztwa nie wystarczają, na wstępnym etapie postępowania nie wystarczają, to się wszczyna śledztwo. To nie po pierwsze nie przesądza o tym, czy zostało popełnione przestępstwo, no, bo to ustali śledztwo, i kto to przestępstwo popełnił. Będzie słuchany pan pułkownik, będą sprawdzane, czy to są informacje prawdziwe, czy one zostały napisane przez tą osobę i później będzie można aferować wyroki. No cóż, nic, co dzieje się w polskiej prokuraturze od 2015-16 roku, nie dzieje się bez przyczyny. Po to Prawo i Sprawiedliwość całkowicie podporządkowało sobie prokuraturę polską, uczyniło z prokuratury zbrojne narzędzie partii, jednej partii, moim zdaniem, Solidarnej Polski, więc nic, żaden ruch prokuratury, szczególnie w tak ważnych politycznie kwestiach, społecznie kwestiach, nie dzieje się bez jakiejś przyczyna zgody. Tutaj, jeśli pan tak mówi, natomiast, pani redaktor, tę sprawę trzeba ocenić na dwóch poziomach. Na poziomie prawnym i politycznym. Z punktu widzenia prawnego to jest bardzo ważny krok i ważne wydarzenie. Ponieważ sami pewnie tutaj i pan poseł Joński składał pewnie dziesiątki czy setki różnych zawiadomień do prokuratury w ostatnich latach. Żadna z tych spraw nie została rozpatrzona. To dlaczego dzisiaj ta sprawa rusza? No ta sprawa rusza, bo albo są takie rzeczywiście naruszenia, albo takie działania sprzeczne z prawem, że nawet pisowska prokuratura musi zrobić jakiś ruch, być może pozorowany, być może nie, ale dowody są mocne, obciążające i prokuratura nie może się wykpić zwykłą odmową wszczęcia postępowania. Natomiast z punktu widzenia politycznego, no mamy ewidentną wojenkę Zbigniewa Ziobry z resztą rządu. Zbigniew Ziobro na 6-7 miesięcy przed wyborami mówi jedno, macha rączką i mówi tak, a ja mam różne rzeczy na was. Mam w moich przepastnych szufladach, jest mnóstwo różnych kwestii. Czyli uważa pan, że decyzja o wszczęciu śledztwa jest polityczna? Ale wszystkie, pani redaktor, postępowania, które są dotyczą polityków, czy dotyczą różnych ważnych kwestii społecznych, nie umykają uwadze szefa. Czyli pan uważa, że przez to wszczęcie śledztwa Zbigniew Ziobro wysyła sygnał do premiera, że musisz mnie wziąć na listy, bo sami mamy 0,7 w sondażach, zatem musisz tam dać dobre miejsca, musisz tam dać dobre okręgi, bo inaczej zacznę otwierać przepastne szufrady. Pan mówi o szantażu politycznym, o tym, że prokurator generalny szantażuje premiera. To sekundkę, panie pośle, pan się uśmiecha. Panie ministrze, ale gdyby, wie pan, bo to śledztwo rusza po kilkunastu miesiącach od złożenia zawiadomienia, to dość długo. Jest to nic nie dzieje się bez przyczyny. Słyszę to od kolegi prawnika z roku. Dobrze wiem, że nawet z jednej grupy. Nawet z jednej grupy. Tak, z jednej grupy panowie są na studiach? Tak, jeżeli czynności sprawdzające nie pozwoli ustalić, to prokurator musi wszcząć takie postępowanie. I co by było, co panie by mówiła opozycja, mecenasie, gdyby nie zostało wszczęte? Panie mecenasie, ale dlaczego jest tak, że od razu decyzja postanowienia o odmowie wszczęcia, tylko jest postanowienie o wszczęciu. To jest naprawdę poważna sprawa. Panowie. Że tak, sprawa jest poważna. Panowie mecenasi, na razie jest to. Okoliczności umorzyć postępowanie. Trzeba by konieczność, to nie przesądza. Będzie umorzone, jak Ziobro co jest w 20 koleżach. Na razie ucinam spór prawników. Na razie na chwilę ucinam spór prawników, Dariusz Joński, bo chcę dopytać o to, jak są chronione, czy jak były chronione tajemnice. Bo gdyby tak było, że pan pułkownik Gaj, zresztą znalazłam informację, że zwolniony w 2011 roku ze służby za prorosyjskie, antyukraińskie wypowiedzi, Ukraińców nazywał faszystami, odszedł z MON-u. I nie znałam tej karty z CV pana pułkownika Gaja. No i wracam do tego, że miał spisać te dane w kancelarii tajnej, łamiąc zasady bezpieczeństwa i ujawnić... Obydwaj panowie, i pan minister Dworczyk, i pan pułkownik Gaj mieli dostęp do niejawnych, więc wiedzą, jak się przekazuje informacje tajne, niejawne. I jeden i drugi złamał tą ustawę i te zapisy. I jeden i drugi powinien za to odpowiedzieć. Ale co mamy? Po kilkunastu miesiącach, przecież maile Dworczyka chodzą od kilkunastu miesięcy. Mało tego, wicepremier Sasin na konferencji prasowej potwierdził, że
To jest autentyczny mail, który wysyłał do premiera Morawieckiego. No skoro wicepremier polskiego rządu potwierdza, że jest ten mail, to pytam się, co robiła prokuratura przez kilkanaście miesięcy? Jaka skuteczność jest prokuratury, że po kilkunastu miesiącach ona dopiero wszczyna? To co, dziennikarze, znowu posłowie opozycji, dziennikarze mają ujawniać to, co się w tym kraju dzieje, bo nie ma już instytucji, która ma się tym zająć? Ja mam zerowe zaufanie do prokuratury. Może też dlatego, że tam jest pan minister Ziobro, którego też nazywają zero, ale naprawdę żaden polityk PiSu, żaden polityk PiSu przez ostatnie... Cieszyli się z decyzji prokuratury. Nie, oczywiście, więc, no. Tak, dlatego, że w końcu ktoś potwierdził, bo oni udawali, że tematu nie ma, że to wszystko gdzieś pisane faktycznie na Kremlu, a nie tutaj. Nawet nie chcieli słyszeć tych słów wicepremiera Sasina, który potwierdzał. No ale spójrzmy prawdzie w oczy. No, myśmy z panem posłem Szczerbą zgłaszali kilkanaście wniosków do prokuratury. No przecież nie wróciły pieniądze od handlarza bronią. No nie wróciły. No przecież sprawa wyborów kopertowych. 70 milionów, no wsiąkło, nie ma. A dyrektor awansował na prezesa KGHM. Okej, jedziemy dalej. Ostrołęka, 1,3 mld. No nie tylko my, no przecież Najwyższa Izba Kontroli składała wnioski do prokuratury. Afera maseczkowa i tak dalej. W graficie nikomu... od razu powiem prezes Banaś. Więc pewnie go Grzegorz Kępka dopyta. Nie, tak. Jeśli chodzi o kontrolę także. No i mam nadzieję, że sprawę, i mam nadzieję, że ogłosi, że jednak będzie kontrola w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ale chodzi mi o to, że żaden polityk PiSu nie ma postawionych zarzutów. I my też dostawaliśmy takie informacje, że prokuratura wszczyna. No tak jak w przypadku respiratorów. Prokuratura wszczyna, po czym dostawaliśmy za jakiś czas prokuratura. Czyli mówi pan o prokuraturze rezygnuje. Co dzisiaj? Nie, oczywiście ja się zgadzam z taką wersją, że... Czy się jednak cieszymy, czy nie cieszymy z tego? Znaczy cieszymy. Że... Tutaj nikt nie skacze z radości, tylko pokazujemy, że faktycznie w tej całej wojnie między Ziobro a Morawieckim w końcu prokuratura wydała z siebie sygnał, że faktycznie te maile są ale prawdziwe. Ale jakie pan ma zaufanie do tego sygnału, jeżeli obaj panowie mówią, że jest to zbrojne, polityczne ramię wiem, że będzie chciał Ziobro i wykorzystać nie macie zaufania i jest niewiarygodne. Wiem, że Ziobro będzie chciał to wykorzystać politycznie. I na pewno jest to jakiś element, nie wiem, dobra, czy szantażu, czy też układania. Czyli pan mówi tak, jeżeli na przykład nie będzie jakiegoś dobrego porozumienia w sprawie list wyborczych, to Zbigniew Ziobro podejmie jakieś dalsze decyzje w tej sprawie. Ja myślę, że to jest początek. Nie w sprawie, tylko przeciwko komuś, tak? Ja myślę, że ludzie Morawieckiego dzisiaj spisują, ile jest zawiadomień do prokuratury na nich w różnych sprawach. I że to może być dopiero początek. A jest ich dziesiątki. No my wiele... Ja już nie powiem, który z polityków PiSu wydzwaniał do nas, się pytał, ile myśmy między innymi składali wniosków. Powiemy to w odpowiednim momencie. No nie, Zliczał między innymi. Ważny polityk PiSu? No, bardzo ważny. Właśnie pan minister Dworczyk się zastanawiał między innymi, ile wniosków my składaliśmy między innymi, bo nie był w stanie już się doliczyć. Ale to pan Dworczyk dzwonił, pytając o zawiadomienia? Pytając się, oczywiście, ile zawiadomień do nas, ile zawiadomień zostało złożonych i w jakich sprawach, bo już się sam pogubił, ile tych spraw było. Więc ja myślę, że całe otoczenie premiera Morawieckiego... Żeby wiedzieć, bo wie, że pan minister Ziobro będzie teraz używał tego wszystiego będzie politycznie, jeśli nie znajdą się jego... Kiedy był ten telefon? Wie pani, nie mogę całej naszej roboty kontrolerskiej przekazywać na wizji. Czynności operacyjne. I naszych czynności operacyjnych. No dobrze, ale to tylko pokazuje. Kilkadziesiąt dni temu. Ale to tylko, nie, ale to tylko pokazuje tak na dobrą sprawę, jaka jest wojna między Ziobro i Morawieckim. Jak oni się Panowie, bo ja tak naprawdę pytam o to, atakują. Jak są chronione wrażliwe informacje dotyczące obronności, panie tak, ministrze Polski. A tutaj tak naprawdę rozmawiamy o wojnie w Zjednoczonej Prawicy. I że to jest... Tak? Jest wojna ta realna, którą Polacy oglądają i jest wojna polityczna, o której mówią posłowie opozycji. Co pan na to? Kompletna bzdura. Państwo próbujecie stworzyć jakąś narrację Ziobro kontra Dworczyk, czy Ziobro kontra Morawiecki. Na pewno będzie używał tych wszystkich zawiadomień. No, nie byłem uczestnikiem tej rozmowy, ale jak znam kolegę Dworczyka, to się naśmiewał po prostu z was, że jesteście grafomanami, piszecie na wszystko, wszędzie, dlatego większość tych zawiadomień upada, bo one są od rzeczy, nie mają żadnych podstaw. Wszczęcie dochodzenia czy wszczęcie śledztwa nie przesądza w ogóle o tym, że nawet czyn został popełniony. Jest panie ministrze. Chyba wszyscy się zgadzamy, że trzeba ustalić, kto te maile pisał, czy te maile zostały w całości, czy zostały sfabrykowane, czy nie zostały. Panie ministrze, to się zgadza. Panie ministrze, to się zgadza, ale... To wszystko trzeba ustalić i to nie świadczy o tym, że... Panie ministrze, to się zgadza.
ale gdyby było tak, że pan pułkownik Maj, który był doradcą pana ministra Dworczyka, rzeczywiście postąpił tak, jak to jest opisywane, to jaki byłby pana komentarz? Ale bez wątpienia, jeżeli ktokolwiek, nie ma, że to jest minister, urzędnik wysokiego szczebla czy niskiego szczebla, jeżeli ktoś nie obchodzi się z informacjami niejawnymi tak, jak należy, to ponosi to do konsekwencji. Tak, naprawdę? Pan minister Dworczyk też? Bezpieczeństwa, ale pan minister Dworczyk też? Konsekwencje karne. Dotyczy to każdego. Trzeba wiedzieć i wiadomo, że jeżeli chodzi o, dlaczego nie jeżeli chodzi o służby specjalne, pracuję już wiele, wiele lat z tymi instytucjami i dobrze wiemy, że najsłabszym elementem jest człowiek w takich instytucjach. No. Człowiek, który popełnia błędy. Świadomie, nieświadomie, z niefrasobliwości, ze złych intencji. Czasem może to ze złej niefrasobliwości. Mogę tylko jedno pytanie do pana ministra. Rzeczywiście by się okazało, że pan pułkownik Gaj rzeczywiście jakieś, bo nawet nie wiemy, czy to są informacje niejawne, bo nie... No nie, te, które są opisane, to są niejawne w dokumencie NATO. Jest pani zdanie, to skonfrontować, co jest niejawne, w momencie, co było niejawne w momencie, kiedy pan... Czy jeżeli tak jak opisują media, pan pułkownik Gaj napisał, że mamy amunicję do czołgów konkretnego rodzaju na 7 dni, nawet nie na 7 dni. To jest informacja ciekawa dla wroga, czy nie ciekawa, pan co się z tym człowiekiem dzieje? Kilka rzeczy, bo to może pójść o obronności. Bo takie rzeczy między innymi tam były. Niestety, to jest pewna konstrukcja też zakupów w u nas sprawa zamówień publicznych. Wiele jeszcze można sobie bardzo dobrze śledzić i mniej więcej mieć zorientowane potencjał polskich zakładów zbrojeniowych, chociażby można sobie mniej więcej biały wywiad jest w stanie bardzo wiele ustalić bez żadnego maila pana pułkownika Gaja. Natomiast... Nie żartujmy sobie, naprawdę. Jak można tego słuchać? Człowiek, który był wiceministrem obrony narodowej... Jest tam w stanie ustalić mniej więcej, jakie są... Ale ja nie potrzebuję szczegółów. Jedyne, czego ja potrzebuję, to zapewnienia... Jałową walkę polityczną. A ja panu jestem w stanie udowodnić, ja uważam, że nasi widzowie mają prawo do informacji. Czy możecie mówić pojedynczo, tylko mam prośbę. A ja chcę powiedzieć, biały wywiad, mając wiedzę o polskich zakładach zbrojeniowych, taką, którą może pan wygooglować, którą ja mogę wygooglować. Ale przecież pan przesyłał niejawne informacje, o czym pan mówi. Jaki biały wywiad, o czym pan mówi? Mniej więcej ustalić potencjał tych zakładów. To jedno zdanie, bo się muszę odpowiedzieć. Jedno zdanie, czy pan Jarowski, bo też... Nie, bo pan poseł cały czas mówi, ale właśnie odchodzimy od meritum sprawy. Znaczy, to się stało, ale niech pan nie krzyczy, bo pan cały czas mówi, nic z tego nie wynika. Informacje pana pułkownika Gaja są informacjami niejawnymi. Czy zostały rzeczywiście wysłane przez kogo? Pan powtarza się po raz kolejny. Informacje, które cytują media, jeżeli były takie w mailach, to są niejawne. Dobrze, krótko pan Śmiszek i pan już. Znaczy, panie ministrze, może pan parować, może pan tutaj tokować, może pan krzyczeć, może pan zagadywać, może pan powtarzać przekazy dnia w koło Macieju, ale jednego pan nie może powiedzieć. Proszę powiedzieć polskim, tutaj widzom Polsatu, których jest setki tysięcy, czy naprawdę jest tak, jest pan pewien, że informacje tajne, informacje dotyczące bezpieczeństwa naszego kraju, które jest częścią dużego systemu NATO, są chronione w sposób odpowiedni, bo moim zdaniem jest państwo pod rządami waszych funkcjonariuszy i te informacje wyciekają jak z durszlaka. Osoby powołane do tego typu stanowisk nie potrafią utrzymać języka za zębami, a po drugie posługują się jakimiś skrzynkami gmailowymi czy jakimiś prywatnymi, opisując sprawy wagi nie tylko państwowej, ale też bezpieczeństwa europejskiego. Więc naprawdę uważam, że może pan naprawdę tutaj skakać, stanąć na rzęsach, na uszach, ale nikogo pan nie przekona, że te informacje są chronione, a my Polacy możemy czuć się bezpiecznie. Ja chcę też zapytać o ewentualną odpowiedzialność, bo tego rodzaju przestępstwo jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, pani, więc to jest naprawdę redaktor, poważna sprawa. Odpowiedzialność powinien ponieść zarówno ten, który wysyłał, jak i ten, co odczytywał. Bo pan minister Dworczyk nie zawiadomił prokuratury, że ktoś mu wysłał niejawne informacje. Mało tego, pan minister Dworczyk, dlaczego to zrobił? Dlatego, że chciał być najpierw ministrem obrony narodowej. No nie udało się, bo tam był Antoni Macierewicz. Stworzył sobie taki mały MON w kancelarii premiera, wziął na doradcę pana pułkownika i kazał się informować o różnych informacjach, o różnych ważnych, wrażliwych danych i ten wysyłał mu na skrzynkę prywatną te informacje. I teraz pan mówi, no nie, no trzeba to sprawdzić i tak dalej. No ile to? 2 lata już mija? Ile czasu już minęło? No prokuratura po takich informacjach, które poszły w świat, powinna natychmiast wezwać pułkownika Gaja, ministra Dworczyka, sprawdzić maile i powiedzieć, proszę państwa, prawda bądź nieprawda. No właśnie. To oni dzisiaj dopiero wszczynają, dlatego że minister Ziobro chce negocjować listy z Kaczyńskim. To jest kpina po prostu z państwa polskiego. Zrobiliście kpinę. I pan mówi o białym wywiadzie. Jaki biały wywiad? On informuje, że brakuje broni. On informuje o rzeczach wrażliwych. Mało tego, mówi, że system amerykański wcale nie jest tym dobrym systemem.
systemem. Mówi po ataku Putina na Krym, on mówi, że on rozumie tego człowieka, bo tamci to są faszyści i takimi ludźmi się otaczacie, takimi pułkownikami, takimi ludźmi, którzy popierają Putina? Krym, pan nie mówił, pana koledzy do Moskwy jeździli po tym ataku. Ale nie koledzy, tylko ja mówię konkretnie. Ale chcę zapytać, czy pan pułkownik Gaj, który no zasłynął niestety, chyba nie, no, czy zasłynął, to jest cudzysłów, panie ministrze, takimi wypowiedziami. Przecież postawa naszego rządu jest proukraińska. Przecież wiemy, po której stronie się tu opowiadamy. To dlaczego taki pan pułkownik jest w ogóle w otoczeniu doradców? Jak pan to wytłumaczy? Jestem jako obrońca pana pułkownika Gaja i powiem tyle. Znam ministra Dworczyka, z którym pan pułkownik współpracował. Wszyscy znamy i wiemy, że jest zaangażowany w sprawy ukraińskie i sprawy relacji polsko-ukraińskich od wielu, wielu lat. No tak. I dzisiaj w sprawy Ukrainy. Ale nie o tym mówimy. I na pewno próbowanie takie, robienie takiego mostu, że na pewno to jakiś antyukraiński pułkownik spinował informacjami. Nie, no bo wiemy, co mówił ten antyukraiński. Ale wiemy, mamy cytaty. No ja przecież nie wymyśliłem tego, co powiedziałem przed momentem. Gdzie są służby, które mogą dopuścić polskie relacje z Ukrainą i tak go oceniać, a niezależnie. Ale brał takiego doradcę. Pan pułkownik Gaj może dysponować na tyle specjalistyczną wiedzą, że z jego wiedzy pan rozumiem, korzysta. Tylko ja rozumiem, że nie jest jedynym, który ma specjalistyczną wiedzę, a to jest znany z wypowiedzi co najmniej niechętnych wobec naszych ukraińskich sprzymierzeńców. Ale są politycy, którzy w najbliższym otoczeniu są z tego znani, no i są w polityce. No, i są też tacy, którzy wysyłali list do braci Moskali, nie? I też są w polityce. Do braci, a nie do polityki. Nie, ja jednak chciałbym zapytać, dlaczego przez te kilkanaście miesięcy żadne instytucje państwa nie wyjaśniły sprawy. Dobrze, ale chcę zapytać jeszcze, ponieważ znaczy, mamy jeszcze kilka można, minut. Doktor, ile to trwa? Chciałbym, żeby postępowania karne trwały szybciej. Ale nie karne. Przepisy sprawdzające. Karne, to są rodzaje postępowania karnego. I dlatego trzeba rozdzielić prokuraturę od ministra sprawiedliwości. Ale takie są przepisy kodeksu postępowania karnego i rzeczywiście na przykład sprawa wino Wrocławiu, afera fakturowa pana... Nie, ale mówimy o mailach Dworczyka. Mówimy z samorządem wino-wrocławskim. Ja no niestety chciałbym, żeby szybciej został kodeks postępowania karnego, kodeksem postępowania reformą wymiaru sprawiedliwości bardzo szybko rozstrzygną, czy urzędnicy podlegli panu prezydentowi Brezie popełnili. Ale o czym pan mówi? Rzeczywiście sprawa przepraszam bardzo, mówicie wszyscy razem. Chcę zapytać i poprosić o krótki komentarz do tego, co się wydarzyło dzisiejszego wieczora w Trybunale Konstytucyjnym, dlatego że tam się zebrało zgromadzenie ogólne. W obecności 2/3 sędziów podjęto uchwałę, że nie ma podstaw, żeby wybrać kandydata na nowego prezesa, bo wiemy, że tam jest bunt. Co najmniej sześciu zdaje się, bo Rzeczpospolita ujawniła list 6 sędziów, który wzywa Julię Przyłębską do tego, żeby no właśnie wybrać nowego prezesa, że już nie jest pani Julia Przyłębska prezesem. O co chodzi? O to, że w Trybunale jest bardzo ważny wniosek pana prezydenta w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. To ma odblokować pieniądze z KPO. I teraz co mamy? Mamy panią prezes Przyłębską, która jest prezesem. Mamy bunt, który sprawia, że nie można zebrać 11 sędziów, co najmniej 11 koniecznych do tego, żeby rozpatrzyć wniosek pana prezydenta. Więc on może być nierozpatrzony jeszcze przez 2 lata. I Polska jeszcze przez 2 lata może nie zobaczyć unijnych pieniędzy. Cóż, Krzysztof Śmiszek, może w tamtą stronę Okej, no jakby Trybunału nie mamy. I cokolwiek się dzieje wewnątrz tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego ma drugorzędne znaczenie. Dzisiaj mówimy prezes Przyłębska. Jaka prezes Przyłębska? Co najmniej 20 grudnia zeszłego roku upłynęła jej kadencja. Ja twierdzę, że nigdy prezeską nie była, bo została źle wybrana. Ale to co począć w takim razie z wnioskiem pana prezydenta, który jest w Trybunale? A no pan prezydent naważył też tego piwa. I pan prezydent dzisiaj nie może mówić, niech się Trybunał odkłóci, bo pan prezydent przyłożył rękę w 2015-16 roku do tego, że powołał 3 dublerów i od tego zaczęła się cała historia z brakiem praworządności w Polsce. Więc pan prezydent dzisiaj chce wejść cały na biało i powiedzieć, ja tu jestem ponad sporem politycznym, niech się Trybunał odkłóci. No nie, pan prezydent samymi wywiadami telewizyjnymi nie naprawi praworządności, tylko powinien się aktywnie w to zaangażować. Natomiast w Trybunale mamy rebelię, w Trybunale mamy bałagan i w Trybunale mamy podgryzanie sobie aort i kopanie się po kostkach, bo jedni chcą Ale to jest obraz straszliwy, bo mamy bezpośrednie przełożenie sporu politycznego wewnątrz koalicji rządzącej między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością. To jest copy-paste tego konfliktu w Trybunale Konstytucyjnym. Więc dzisiaj, mówiąc językiem Henryki Krzywonos, ten Trybunał już dalej nie pojedzie. Ten Trybunał nie jest zdolny.
zdolny. A no właśnie, ten Trybunał nie jest zdolny do podejmowania żadnych decyzji, nie jest już gwarantem praw i wolności obywatelskich, jest tylko pustym budynkiem wypełnionym politycznymi nominatami. Ale Polacy chcą wiedzieć, czy i kiedy, panie ministrze, dostaną pieniądze, bo to są pieniądze dla Polaków, po to, żeby się tutaj żyło lepiej. I co się dzieje? Widziałam taką opinię dzisiaj, że pan prezydent powinien zastanowić się, czy nie wycofać wniosku z Trybunału, kiedy widzi, że Trybunał się nie potrafi przestać kłócić. Też, panie redaktor, pierwsze, ja powiem dużo bardziej merytorycznie niż pan poseł Śmiszek, który mówi o jakichś kopaniach po kostkach. Nie, otóż ja jesteśmy prawnikami. A te listy przeciwko pani prezes Przyłębskiej, to co to było? Spór prawny czy podgryzanie sobie szyi? Są dwie interpretacje stanu faktycznego na podstawie obowiązujących przepisów. Część sędziów nie ma do tego prawa, jak ilu prawników, które zdają. Bardzo często się tak mówi. Interpretować, że pani prezes jest przewodniczącą. Druga część interpretuje inaczej te przepisy i każdy z nich ma swoje argumenty i swoje racje. Tak poczytuje dzisiejsze rozstrzygnięcie Trybunału. I mam nadzieję, że Trybunał tą sprawą zajmie się szybko, a w ogóle nie byłoby... Nie zajmie się w ogóle. Mam nadzieję, że znajdzie rozwiązanie. Pieniędzy nie było i nie będzie. A w ogóle byłoby lepiej. Nie jest tak, że Komisja Europejska nie może tych pieniędzy wypłacić. Gdyby nasi koledzy z opozycji nie blokowali. Ja słyszałem wypowiedzi polityków. Ale to zostawmy. Dobra, ja nie chcę 60. odsłony o tym samym. O 25 rezolucjach Parlamentu Europejskiego. Chcę powiedzieć co innego. Chcę powiedzieć co innego, panie pośle. Polaków, przepraszam, Polaków nie obchodzi, że Trybunał się kłóci. Z całym szacunkiem. I Polaków ma prawo nie obchodzić, że jakaś instytucja jest skłócona, bo instytucje powinny tak działać, żeby zapewniać Polakom zaufanie do tych instytucji, a nie się kłócić między sobą. Zgoda ale co ja do tego? Ale wolałbym, żeby się nie kłócili. A jeżeli się kłócą, to co? To trzeba ten spór prawny. Ale za to ponosicie odpowiedzialność. Ale Trybunał może go rozstrzygnąć w swoim gronie, a nie chce tego zrobić. Mam nadzieję, że rozstrzygnie. No to na nadziei. To państwo w takim razie mają bazować na nadziei, że te pieniądze, grube miliardy... Tych pieniędzy nie było i nie będzie. Dariusz, po prostu. W tym czasie pewnie wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy dalej będzie prowadziło firmę. Samorządowcy zastanawiają się, skąd wziąć pieniądze, a panowie i panie z PiS-u się kłócą. Otóż z Trybunału zrobili atrapę. Sędziowie, dublerzy. Przepraszam bardzo, już nawet jeśli oni mieli decydować o tym wniosku, to jak ja słyszę panią Pawłowicz, która powiedziała, że już pomijam to, że flagę unijną porównała do szmaty, ale ostatnio mówiła, że Unia Europejska powinna być w ogóle wycięta w pień, że nie powinna w ogóle istnieć. No to kto ma tam decydować? Jeśli PiS bierze takich ludzi, to później się dziwi, że ma bałagan i bajzer w tym. Po prostu zrobili po prostu jeden wielki bałagan w Trybunale, który zawsze był takim miejscem świętości. Czy pan prezydent powinien rozważyć wycofanie swojego wniosku z Trybunału? Ja nie wiem, co pan prezydent... Czy Sejm może tę ustawę jeszcze spróbować raz poprawić? Ziobro, Morawiecki, Duda i Kaczyński odpowiadają za to, że nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej. Taka jest prawda. Zbigniew Ziobro przedstawił taki pistolecik całej Polsce do głowy i mówi, żeby wytłumaczyć naszym widzom, którzy mają prawo już też się pogubić w tych awanturach, żeby rozpatrzeć wniosek pana prezydenta, musi zebrać się pełen skład Trybunału, czyli co najmniej 11 z 15 członków Trybunału. Trybunał jest, proszę państwa, skłócony i mówi nam tą kłótnią, że nie jest się w stanie zebrać. No po prostu. Część mówi, że się zajmie tym wnioskiem, jak zostanie zmieniony. Ale to jest za mało, bo prezes. Jeżeli sześciu jest w buncie, jeśli mamy dziewięciu, to jest dwóch za mało do tego, żeby rozpatrzyć wniosek. Ale skąd się bierze pana nadzieja? Trybunał Konstytucyjnego, nawet ta ustawa nie była potrzebna do tego, żeby Komisja Europejska zaczęła wypłacać pieniądze. Komisja Europejska, i to jest jasno, nie wypłaca tych pieniędzy z powodów politycznych. Kamienie milowe. Premier Morawiecki mówi o czym innym. Skąd się bierze pana nadzieja, przepraszam, i Polacy nie powinni bazować na nadziei, tylko na tym, że instytucje działają. Jak to jest, że Portugalczycy już wydają 3-4 miliardy euro, Włosi to samo, sprawozdają się z wykonywania projektów, ale Polacy czekają i patrzą na te pieniądze. PiS zablokował pieniądze z KPO. I te pieniądze i tak są wydawane. Panie pośle, nie odkręcicie. PiS zablokował pieniądze z KPO. I naprawdę, czy to ci, których wybraliście do Trybunału,
Trybunału, czy tego, którego wystawiliście na prezydenta, jest prezydentem, czy Morawiecki, czy Ziobro, to generalnie PiS. Opozycja zrobiłaby wszystko, żeby te pieniądze odblokować. Liczą się rezultaty. Są pieniądze. O pieniądzach porozmawiamy za chwilę z ekonomistami, bo to będzie historia o tym, jak Polacy... inaczej, jak politycy, jakie mają pomysły, skąd Polacy mają wziąć mieszkania. Czy mieszkania tańsze, czy mieszkania te droższe dla ludzi bardziej zamożnych, czy kredyty, czy budować mieszkania komunalne na wynajem. Jest pomysł kredyt 0%. Muszę przyznać, że jak czytam i słyszę opinie ekspertów, to nie są jakoś bardzo zachwyceni tym 0%. Warto porozmawiać z tymi młodymi ludźmi, którzy kredyt. Za 5-10 lat w ogóle nie będą mogli wziąć kredytu, bo jak będą już teraz mieli wziąć mieszkanie... To króciusieńko, dosłownie skrót, taki zapowiedź tej kolejnej części o mieszkaniach teraz. Panom bardzo dziękuję. Bartosz Kownacki, Krzysztof Śmiszek, Dariusz Joński i za chwilę ekonomiści wyjaśnią, jak to z tymi mieszkaniami jest. Jeżeli dzisiaj odsetki są na poziomie na przykład 4%, są wyższe, ale załóżmy 4% i to są 4 miliardy, to my uruchamiamy 100 miliardów złotych na budowę takich mieszkań. 100 miliardów. Nie na budowę takich mieszkań, tylko na dopłatę do odsetek dla banków. No, jeszcze raz. Te pieniądze nie będą szły na budowę. One będą szły na dofinansowanie kredytu. Ale chwilę posłuchajcie, no ludzie, to jest matematyka. Właśnie. 4 miliardy na odsetki. What other surprises are in store? Pink, green, yellow, and blue. Red, teal, and purple to light up. Are you calling me dangerous? Mm-hmm. My friends need me. Mm-hmm. I've got to make this right. Level up. Laying low is imperative. I think I'm going to love it here. Biegną w nas tysiące dróg. Niech przepłyną przez nie nowe emocje. Nowa Alfa Romeo Stelvio. Idealna symbioza. Stelvio z 5-letnią gwarancją i pakietem serwisowym. Czasami drobne zmiany prowadzą do spektakularnych efektów. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Madagaskar. Byłem. Grand Canyon. Byłem na wakacjach. Spitzbergen? Przejazdem, ale byłem. A we wnętrzu ziemi, kolego, byłeś? Czy bliżej, czy dalej, jesteśmy na ty. Sprawdźmy, dlaczego MagVit Forte D3 tak dobrze się przyswaja. Połykamy małą tabletkę. Uwaga, to tabletka dojelitowa, która mija żołądek i uwalnia składniki w jelicie cienkim, czyli tam, gdzie magnez wchłania się najefektywniej. Mamy też witaminę D3, która zwiększa jego przyswajanie i ona też wchłania się w jelicie cienkim. I wystarczy jedna tabletka dziennie. MagVit Forte D3, tabletka dojelitowa. Przyswajanie wyjaśnione naukowo. W Tiguanie twoje codzienne podróże stają się bardziej ekscytujące. Poznaj nowoczesne i niezawodne technologie Volkswagena. Tiguan. Twoja codzienność. Nasze technologie. Męczy cię zatkany nos? To może być początek infekcji. Masz problem z zatokami? To może być stan zapalny. Nie czekaj, działaj. Sięgnij po Septinum Nos i Zatoki, który pomaga szybko zwalczać infekcje. Wyjątkowe połączenie nanocząsteczek srebra i miedzi hamuje rozwój bakterii. Septinum udrożnia nos i zatoki, a przy tym nawilża i regeneruje. Septinum. Oddychaj swobodnie. Wypróbuj też Septinum Silver na gardło. Jak wygląda codzienność osób cierpiących na reumatyzm i artretyzm? Słyszałaś?
Pogoda ma się zmienić. Wiem, bo zaczęły mnie boleć stawy, więc posmarowałam się rano Dolgitem. Wiesz, to ten żółty krem z apteki. Teraz już żadna zmiana pogody nie jest mi straszna. Dolgit. Żółty krem z apteki przy bólach mięśni i stawów. W takim razie ja się posmaruję, bo coś zaczyna łamać mnie w kościach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dlaczego tu jestem? Mam nadwrażliwe zęby. Zimne boli. Przeciąg boli. Słodkie boli. Mój dentysta polecił mi Lakalut Sensitive. Lakalut Sensitive chroni przed nadwrażliwością zębów, wzmacnia szkliwo i chroni przed próchnicą. Między nami, gdybym wiedziała to wcześniej, nie musiałabym tu przychodzić. Zapamiętaj, przy nadwrażliwości zębów po prostu Lakalut Sensitive. Wypróbuj też płyn do płukania ust Lakalut Sensitive. To byłam ja, kiedyś. Problemy z dziąsłami, krwawienie dziąseł. A przecież rozwiązanie było tak proste. Lakalut Active wzmacnia dziąsła i zapobiega ich krwawieniu oraz chroni przed paradontozą i próchnicą. Efekt odczuwalny już od pierwszego użycia. Wzmacniaj dziąsła i zęby z pastą Lakalut Active z natychmiastowym efektem Lakalut. Wypróbuj też płyn do płukania ust Lakalut Active. Mądry sprzęt miarę zna. Wody mniej, wszystko gra. Suchy strój, wygląd miej. Oszczędź prąd, zapłać mniej. Żyj w zgodzie z naturą dzięki technologii marki Bosch. From Bosch. Teraz w Media Expert kup energooszczędną suszarkę Bosch, a pralkę Bosch dostaniesz 50% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. A do tego premia od Bosch. Lepiej być nie może! Splay zawsze może być lepiej i szybciej. Szybciej? Tak! Teraz podwajamy szybkość internetu światłowodowego do 600 megabitów na sekundę w cenie 300 megabitów na sekundę. Będzie się lepiej oglądało. I lepiej streamowało. I grało. I fifikało. To będzie się działo. Super oferta w Play. Podwajamy prędkość internetu światłowodowego do 600 megabitów na sekundę w cenie 300 megabitów na sekundę za 50 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej. Play. Jeżeli prowadzisz szkołę języków i brakuje ci sal, to albo pękasz i rezygnujesz z chińskiego, albo uczysz chińskiego online. Jeżeli bezpieczeństwo twojego sklepu spędza ci sen z powiek, to albo zamykasz sklep i wracasz do korporacji, nie! Albo dbasz o jego ochronę. A jeżeli wysoki czynsz uszczupla twoje zyski, to albo tniesz koszty, albo przenosisz atelier do sieci. Sprzedaż i rozwój w internecie? Home.pl, wasza strona, to dopiero początek. Poproszę prawdziwą włoską kawę. Czym jest prawdziwa włoska kawa? Najlepsze ziarna arabiki, tworzące symfonię. Kawa, która trafia w mój gust. Lavazza Qualitauro. Symfonia smaków w filiżance. My kobiety z wiekiem tracimy wapń. Tak już jest. Dlatego warto dbać o kości. Calperos. Zainwestuj w kości dla lepszej przyszłości. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Każda dawka biostyminy to dodatkowe zasilenie układu odpornościowego. Zwiększa ilość przeciwciał, które likwidują wirusy. Biostymina. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czas na nowe rozwiązanie z główką. Poznaj szczoteczki z wymiennymi główkami. To oszczędność nie tylko dla planety, ale też dla kieszeni. Jordan Change. Zmieniaj z główką. Czy jesteś gotowy na warzywa Hortex? Bo one są gotowe na wszystko. Dodaj do warzyw na patelnię jajko, kurczaka, tofu albo co masz pod ręką. I proszę, pyszne, szybkie danie. Warzywa Hortex, gotowe na wszystko. Żeby bulion nabrał smaku, trzeba czekać. A gdyby tak mieć dobry bulion bez czekania? Nie czekaj, gotuj z wyjątkowym bulionem Winiary. Drobiowy, wołowy czy warzywny? Nie czekaj, spróbuj wszystkich. Gdyby wszystko było tak proste jak założenie konta w mBanku. Ściągasz aplikację mBanku, robisz zdjęcie dowodu, potem sobie i gotowe. Masz konto oraz oszczędzasz nawet na 8%. mBank.
Gdzie pójdziesz, gdy nagle zabraknie ci cukru? Do sąsiada. Od kogo pożyczysz wiertarkę? Też od sąsiada. Między nami z sąsiadami. Szukasz kredytu? Trafiłeś pod dobry adres. Teraz w naszej loterii do wygrania codziennie 500 zł, a raz w miesiącu spłata kredytu. Nawet 20 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższą placówkę lub sprawdź na stronie mojbank.pl. Banki spółdzielcze z grupy BPS. Załatw to po sąsiedzku. Zapraszam, Tomek Jakubiak. Spróbuj legendarnych, rozgrzewających serów w nowej odsłonie z serowym makaroni. Tylko w KFC. Ja i mój mąż pracujemy razem. I chorujemy też razem. A gdy bierzemy antybiotyk, to razem z Enterolem Forte. Lekiem probiotycznym, który można brać jednocześnie z antybiotykiem. Enterol Forte to najsilniejszy lek probiotyczny o podwójnym działaniu. Chroni jelita podczas terapii antybiotykowej i szybciej przywraca równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To co, polecimy? Polecamy. O, cześć! Kiedy chodzi za tobą coś słodkiego. Wyjątkowy batonik Kinder Pinguin. Bez konserwantów i barwników. Chłodna, chrupiąca, gorzka czekolada z pysznym, mlecznym kremem. Kinder Pinguin. Mamy sposób na słodycze. Drodzy rodzice, 3200 pluszowych pingwinów do wygrania. Kupcie dowolne Kinder Pinguin, zagrajcie w e-zdrabkę i wygrywajcie pluszowe pingwiny. Szczegóły i regulamin na kinder.pl. Zapraszamy do udziału w nowej loterii Ferrero Wygrywaj Słodkie Chwile. Do wygrania podróż pełna słońca i miłości, czyli romantyczny wyjazd dla dwóch osób na Sardynię. Oraz aż 50 smartfonów iPhone 14. Więcej na podarujrafaello.pl. Teraz jeszcze więcej wydarzeń. Również w weekendy. Wydarzenia 12.50. Codziennie w Polsat News. Trzy osoby zginęły. Proszę wyjść. Proszę idę mnie do trzech. Proszę mnie nie dotykać. Proszę wyjść. Kocham was bardzo mocno. Tęsknię za wami każdego dnia. Spotkała ich życiowa tragedia. Firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić właściwego odszkodowania, a oni muszą udowadniać w sądzie, że ja kocham brata, matkę mojego brata, moją babcię. To jest dla mnie haniebne. Państwo w państwie. W niedzielę o 19.30. Zapowiedziałam i są. Eksperci, o mieszkaniach będzie mowa. W studiu profesor Robert Gwiazdowski, prawnik Uczelnia Łazarskiego. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Andrzej Domański, główny ekonomista Instytutu Obywatelskiego. Dobry wieczór. Pytałam wczoraj polityków o szczegóły tego najnowszego pomysłu, który tak zelektryzował opinię publiczną, czyli kredyt 0%, i usiłowali to usiłował Sławomir Neumann z Platformy wczoraj to wyjaśnić. Niekoniecznie to kupili, jeśli mogę tak powiedzieć, politycy opozycji. Zobaczcie państwo. Kredyt 0% to jest kredyt, który będzie odsetki spłacał Bank Gospodarstwa Krajowego. W pierwszym roku z naszych obliczeń wynika są 4 miliardy złotych kosztów takiego programu. 4 miliardy, bo to są odsetki tylko płacone. Ale odsetki bankom. 4 miliony dla banków. Tak. Dobra, miliard. Stop. Ludzie, no posłuchajcie do końca. Jeżeli dzisiaj odsetki są na poziomie, na przykład 4% są wyższe, ale załóżmy 4% i to są 4 miliardy, to my uruchamiamy 100 miliardów złotych na budowę takich mieszkań. 100 miliardów. Nie na budowę takich nie. mieszkań, tylko na dopłatę na do odsetki. Odsetek dla banków. No, jeszcze raz. Te pieniądze nie będą szły na budowę. One będą szły na dofinansowanie kredytu. Ale chwilę posłuchajcie. No ludzie, to jest matematyka. Właśnie. 4 miliardy na odsetki. Rozumie pan? To na odsetki. Ja to powiedziałem, pan powiedział, że na budowę. Ten kapitał, który jest pożyczony w bankach, te 100 miliardów, idzie na budowę. Czyli przecież za to się buduje te mieszkania. Czyli ludzie zaciągną kredyty, a Platforma powie, że dała pieniądze. Ja się bardzo cieszę, że hasło mieszkanie prawem, nie towarem, hasło lewicy znajduje poparcie w innych ugrupowaniach, ale ważne jest, żeby rozumieć, co za nim stoi. Bo problem z mieszkaniami w Polsce polega na tym, że tych mieszkań nie ma. Nie kredytów nie ma, tylko mieszkań nie ma. Znaczy trudno odmówić braku logiki temu stwierdzeniu. Nie ma mieszkań, a nie ma kredytów. Nie ma mieszkań i nie ma kredytów. Na rynku kredytów hipotecznych mamy największe tąpnięcie od wielu lat.
liczba udzielonych kredytów, wartość udzielonych kredytów hipotecznych jest najniższa od 2009 roku. Czyli pan uważa, tak jak bo jesteście zapleczem intelektualnym Platformy, think tankiem Platformy, że ludziom trzeba przede wszystkim, żeby rozwiązać problem, pomóc brać kredyty, tak? Pomoc jest potrzebna kompleksowa, jest potrzebne kompleksowe podejście do rynku mieszkań w Polsce. Bo powiedzmy parę zdań o tym, jak ten rynek w tej chwili wygląda. Jak wygląda w ogóle na przykład zdolność kredytowa. Dwuosobowa rodzina z dzieckiem, żeby wziąć kredyt na 65-metrowe mieszkanie, nie jakieś wielkie, nie jakieś wielkie. Dochód takiej rodziny to musi być 15 tysięcy złotych na rękę, 22 tysiące brutto. Mhm. Mało Polaków tak dużo zarabia. Nie ma się więc co dziwić, że liczba wniosków o kredyt hipoteczny spadła nie o 10, nie o 15, nie o 20, tylko o 70%. No to Lewica na przykład mówi, że nie trzeba wcale koniecznie mieć mieszkania na własność, tylko trzeba Polakom budować mieszkania tanie pod wynajem, długoterminowy. Lewica lubi... Dobry pomysł czy nie? To jest jeden z pomysłów, ale przede wszystkim nie należy mówić Polakom, jak mają mieszkać. Znacząca część naszych rodaków chce mieć mieszkanie własnościowe po latach komuny, kiedy z takiego prawa byli pozbawieni. Kończąc, liczba rozpoczynanych budów spadła o 40%. To oznacza, że ten kryzys na rynku mieszkaniowym będzie się tylko i wyłącznie pogłębiał. Czynsze w dużych miastach poszły w górę o 35-50%. Mam znajomego, 32 lata, z żoną mieszkają u rodziców, dziecko w drodze, pracuje na wyższej uczelni i ten człowiek, jego rodzina, za chwilę będą mieszkać we troje w 14-metrowym mieszkaniu. I oni będą 40, tak? Mam nadzieję. W 14-metrowym pokoju u rodziców. I ci ludzie pracujący są de facto pozbawieni marzenia jakiejkolwiek szansy na mieszkanie własnościowe, ale także nawet na wynajęcie mieszkania. Przecież w Warszawie z takich dochodów mieszkania wynająć się nie da. No dobrze, więc ale czy mamy nie wydaje się kryzys. Panu, że jak Platforma, której pan, jak rozumiem, doradza, dopłaci 600 zł do wynajmu, to ceny tego wynajmu przypadkiem nie wzrosną? Ceny wynajmu oczywiście są warunkowane przede wszystkim popytem i podażą. To, że ktoś dostaje 600 zł, nie oznacza od razu, że cena najmu musi pójść o 600 zł. Ale ci, którzy wynajmują mieszkania, to chyba to usłyszą, że jest takie. No tak, tak samo jak mogli usłyszeć, że jest. Czy poszły ceny wszystkiego w górę po wprowadzaniu kolejnych świadczeń? W bardzo wielu krajach. Wzrosła inflacja, inflacja oczekiwana też wzrosła, czy nie? W bardzo wielu krajach Europy Zachodniej mamy dodatki do właśnie dla osób, które podkreślę w tej propozycji, o której mówił przewodniczący Tusk, było wyraźnie powiedziane, że chodzi tylko o osoby, które nie mają własnego mieszkania. Okay, bo... Więc to są osoby, które powiedzmy jasno, gospodarstwa, które są, wynajmują mieszkania, udział kosztów całości mieszkania, czyli najmu, ogrzewania, prądu, często przekracza 40% dochodu. No dobra. To panie są naprawdę profesorze, często to gdzie wady takiego programu, jaki Platforma i pan Domański prezentują? Zacznijmy od jednego sprostowania. Uzupełnienia. Powiedział pan, że kredytów nie ma. Owszem, ale nie do końca. Bo my już mamy kredyty 0%. To są kredyty dla frankowiczów. Oni mają kredyt na de facto 0%. Mają mieć. Przez głupotę polskich sędziów i w ogóle ustawodawcy i w ogóle całego tego systemu. Więc teraz dojdą jeszcze następni, którzy też będą mieli kredyt na 0%. Więc ci wszyscy inni, którzy mają normalny kredyt, będą musieli płacić A swój, B frankowiczów, C tych, którzy dostaną kredyt na 0%. Czyli pan mówi, że za kredyt 0% i za po tym, jak będą pozytywne wszystkie rozstrzygnięcia w sprawach frankowych, zapłacą ci, którzy mają kredyt w złotówkach, którzy słuchali ekspertów mówiących... Do końca. Nie do końca, bo... No. Nie, bo widzowie pytają, kto zapłaci za kredyt 0%, 0% na przykład, rzeczywiście... No frankowicze zapłacą, tylko nie jako kredytobiorcy, tylko jako podatnicy. Bo Donald Tusk, znaczy Platforma, powiedziała, że... jak oni to powiedzieli? Że odsetki i marże banków, uwaga, państwo weźmie na siebie. Od razu mi się przypomniało, kilka lat temu Orlen brał na siebie opłatę emisyjną, tak zwaną. Teraz państwo weźmie na siebie odsetki, marże banków od kredytów, czyli który jeśli będzie jeśli państwo weźmie udzielać. Na siebie, to
No państwo ma pieniądze tylko i wyłącznie te, które dostanie od podatników. Jasne. Tych na bieżąco lub tych przyszłych, bo może się zadłużyć. Wtedy ci przyszli będą musieli spłacać te długi, które teraz zostaną zaciągnięte. Nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch. Zresztą jedna ciekawostka jest w tym wszystkim, bo kilka miesięcy temu, to chyba Jarosław Kaczyński, ogłosił, że oni będą dawać kredyt na 2%. Od lipca. To już minister Buda powiedział, od lipca wejdzie kredyt, no ten, który jest proponowany przez rząd. To była odpowiedź, na hasło lewicy, mieszkanie prawem, nie towarem. Zgadza się. Ileż to śmiechu było, skąd ten PiS te pieniądze weźmie, o mój Boże, przecież banki nie będą rozdawać tych kredytów. No to Platforma powiedziała, proszę bardzo, państwo weźmie na siebie. Czy pan mówi o tym, że jedni w tej chwili licytują się z drugimi, a drugi z trzecimi? Oczywiście. To jest jak w tym dowcipie. Na koniec zapłacą Polacy. Tak, to jest jak w tym makabrycznym dowcipie o Jasiu i Piotrusiu. Jak Jasiu wypadł z okna. Mama z przerażeniem pyta się Piotrusia, co się stało. A Piotruś mówi, założyliśmy się, kto bardziej się wychyli z balkonu. I Jaś wygrał. Kto wygra w takim razie? Bo rzeczywiście dowcip jest dość makabryczny, ale pan profesor mówi, no po prostu rząd nie weźmie na siebie tych odsetek, bo to będą musieli spłacić inni. Nie ci, którzy ten kredyt mają, tylko inni po prostu, wszyscy. No tak, jako państwo wybieramy pewne kierunki działania, na które kierujemy wspólne środki, tak? I mamy wiele programów socjalnych, wiele programów społecznych. No nie. I my uznajemy, pan, ale program socjalny to jest coś innego niż ja zapłacę komuś za kredyt. Ale to nie pani zapłaca. Bo ja się decyduję, jeżeli to na swój kredyt, który Polacy biorą zazwyczaj na całe życie, bo to jest taka perspektywa w polskich warunkach, i ktoś nie decyduje się na to, żeby spłacać odsetki od kredytu za kogoś innego. Nie, ale w ogóle może wróćmy trochę do liczb, tak? Ten program będzie kosztował w pierwszym roku około 4 miliardów złotych. Powiedział tak? Pan Neumann. Pewnie w horyzoncie pewnie w horyzoncie 5 lat to będziemy w okolicach 20 miliardów złotych. W kontekście polskiego budżetu pomoc takim gospodarstwom domowym, o którym powiedziałem przed chwilą, to naprawdę nie są wielkie wydatki. A pamiętajmy, że stopy procentowe, mam nadzieję, jeżeli sprawdzą się oczekiwania ekonomistów, będą schodziły, więc te wydatki mogą być jeszcze niższe. Wydaje mi się, że w sytuacji prawdziwej zapaści w sektorze budowlanym, gdzie pracuje 500 000 osób, z czego około 250 tysięcy w tak zwanej kubaturówce, większość chodzi przy budowie mieszkań, około 100 tysięcy miejsc pracy jest zagrożonych. Więc to jest wiele sektorów powiązanych z sektorem mieszkaniowym, choćby AGD, choćby produkcja okien, całego wykończenia wnętrz. Więc wydaje nam się, że to są środki, które warto na ten cel alokować. Jeszcze powiedzmy wyraźnie, że nie chodzi o byle jakie mieszkania, tak? My się domagamy jednoznacznie, aby standard mieszkań, jaki jest budowany w Polsce, został istotnie poprawiony, aby te mieszkania były tańsze w użytkowaniu. A teraz rozumiem, są jakie byle jakie mieszkania? Tak, w sensie byle jakie to jest może źle powiedziane, ale niewykorzystywane są ani fotowoltaika, ani pompy ciepła, ani nowoczesne materiały. Nie są, przez to te mieszkania są później drogie w utrzymaniu. Dobra, czyli pan mówi tak, że będzie to kredyt na mieszkanie z fotowoltaiką, po prostu bardzo nowoczesne, gdzie odsetki zapłaci to państwo, czyli inni, a w tym czasie ktoś będzie spłacał swój kredyt na 7, 8, nie wiem ile tam procent i będzie się po prostu przyglądał, jak ktoś ma kredyt na 0%, wspaniały, nowoczesne mieszkanie. Nowoczesne w sensie bardziej tańsze w utrzymaniu oraz bardziej przyjazne środowisko. Panie profesorze, taka wizja jak się panu podoba. Bo okej, rzeczywiście jest tak, że się programy zmieniają. Nie ma sprawiedliwości generalnie na świecie. Kiedyś nie było 500+, teraz jest 500+. I mogą się pytać ci, którzy wychowali dzieci i nawet pytają, bez 500+, dlaczego tak im się przydarzyło w życiu. No właśnie, sprawiedliwości nie ma, to ja się z tym absolutnie zgadzam. W związku z tym ktoś, kto się urodził w grudniu 1978 roku, to się na ten kredyt nie załapie od przyszłego roku, bo już będzie miał 45, a jak ktoś się urodził w styczniu 1979, to jeszcze będzie. Poza tym niesprawiedliwe jest to, że przecież są diametralne różnice. Mieszkania są drogie, ich nie ma. Gdzie? W miastach.
miastach. I to jeszcze nie na obrzeżach tych miast, bo tam jeszcze jak się mogę, w centrach. Czy tam, gdzie by chcieli mieszkać wyborcy Platformy Obywatelskiej. Bo na przykład, czyli pan mówi, że Platforma chce tylko dla swoich wyborców, tak? Nie wiem, co Platforma chce. Platforma chce wygrać wybory. W związku to, jeżeli każdy, chce... to nie jest grzech, to każda partia oczywiście. Chce. W związku powyższym musi kłamać. Każda... Tak samo jak PiS skłamał kiedyś, tak teraz musi... Ale pan jest Platforma... okrutnie tak. szczery po prostu. Musi obiecywać. Dobra, ale w czym kłamie? Że to zrobi, że czy spełni. Nie spełni tej obietnicy? Pierwsze pytanie. Gdzie będziemy budować te mieszkania? Bo ustaliliśmy, że brakuje mieszkań w centrach dużych miast. Tam tych terenów nie ma, żeby je budować. Ale nawet na obrzeżach tych miast. Wie pani, ile procent gruntów w mieście stołecznym Warszawa, w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawa, to są grunty rolne? Znaczy, no wiem, prawie 25%. Dobra. Ale to niedużo. Wiem, to nie jest, dużo, wiem, bo że jest w Krakowie jest prawie połowa. Ale... To znaczy mieszkania trzeba budować tam, gdzie Polacy chcą mieszkać, tak? No. Wiemy z ostatnich danych GUS-u, że centra dużych miast się wyludniają. Ja nie chciałbym decydować. Tak, takie są dane GUS-u opublikowane około 3 miesięcy temu. Więc, że centra dużych miast się wyludniają. Centra dużych miast się wyludniają, ludzie się wyprowadzają. Ja nie chciałbym, mam nadzieję, że pan profesor również, dyktować ludziom, gdzie mają mieszkać. Niech mieszkania powstają tam, odpowiedź na pytanie, gdzie będą powstawać te mieszkania. Czy macie, tam, gdzie, czy macie takie gdzie tereny, będzie, czy wiecie, tam, gdzie ludzie będą chcieli mieszkać, gdzie będą, gdzie będzie na te mieszkania popyt. Oczywiście po stronie państwa. Ale to państwa. Musi być zagospodarowanie przestrzenne. Oczywiście, tutaj dochodzimy do olbrzymiego tematu, którym jest brak gruntów, prawda? I to, że w tej chwili ceny gruntów poszły mocno do góry. No bo pan profesor mówi, że ten postulat się na dzień dobry rozbije właśnie o brak gruntów. Podaż gruntów tutaj, te grunty są. One są, tylko że trzeba je uwolnić, tak? Trzeba są je w różnego rodzaju agencjach, są w różnego rodzaju spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. A to wymaga jak najbardziej... zagospodarowania miejsca, plan zagospodarowania przestrzennego są? Jest ich zdecydowanie za mało. No, bo na przykład oczywiście, w Warszawie jest za mało, ale to planami nie znaczy, że... objętych jest 40% gruntów. 60% jest poza planem. Przybywa mniej więcej... A wie pan, co się wtedy robi? Bo znam taki przypadek. Bierze się buzetkę. Buduje się dom z mieszkaniami pod wynajem, czyli powierzchnia komercyjna. I już. To jest tak można zrobić. I tak się robi. Centrum, bo na tym polega sałudowcy, że trzeba obchodzić to absurdalne prawo. Nieustannie. Kłopot z podażą mieszkań jest związany z podażą gruntów oraz z długotrwałością procesu inwestycyjnego. Ciekawostka. Jak Platforma dochodziła do władzy w 2008 roku w grudniu, zmieniła przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W liberalnym kierunku, rzeczywiście. Od stycznia 2009 grunty, które znajdowały się w administracyjnych granicach miast, a które były gruntami rolnymi, były wyjęte spod ochrony gruntów rolnych. W związku z tym proces inwestycyjny mógł je obejmować. Po czym nie wiadomo dlaczego, znaczy ja się domyślam, ale przyjmijmy, że nie wiadomo, w 2014 roku Platforma te przepisy zmieniła. No i zaczęła się gehenna z wykorzystywaniem gruntów rolnych. Planów zagospodarowania przestrzennego nie uchwalono. Pan profesor Nowosielski, który w 2012 roku został przewodniczącym komisji kodyfikacyjnej, która miała przyjąć kodeks budowlany, trzepnął dymisją wtedy, bo ministerstwo uznało, że ono rozdzieli prawo budowlane od prawa urbanistycznego. Rozmawiamy o bałaganie tak naprawdę, bo mamy 3 minuty jeszcze. Ja się zastanawiam, bo tak w Konstytucji jest powiedziane o tym, jaka jest rola państwa, jeżeli chodzi o zapewnienie dachu nad głową obywatelom tego kraju, tylko nie jest powiedziane, że to musi być mieszkanie na własność. Nie jest powiedziane, że trzeba iść w kredyty, nawet jeżeli Polacy są historycznie przyzwyczajeni do własności, do tego, żeby mieć, to jednak są kraje, które po prostu robią to inaczej. I dlatego chociażby proponujemy 10 miliardów złotych na remont pustostanów. W zasobach gmin znajduje się ponad 60 tysięcy mieszkań, które są puste. Gotowe po drobnych remontach, drobnych lub trochę większych, do zamieszkania. To jest proste. Tak, to nie jest, trudne. Ale przebił się ten zerowy kredyt, wie pan. Rozumiem, na tym się skoncentrowały media, ale program przedstawiony kilka dni temu jest jednak szerszy. Wie pan co, przepraszam, ale przecież doskonale wiemy, jak to się robi. Rzuca się hasło, jak jest zero w nazwie, tak?
kredyt 0%, to przecież wiadomo, że to mają usłyszeć wyborcy. No nie żartuję. Dobrze, że to usłyszeli, bo to jest bardzo ważny, kluczowy ale element. Liczyć ale rozmawiamy razu, w tej chwili, rozmawiamy w tej chwili o tym, co zrobić, żeby ta dostępność mieszkań niewłasnościowych była większa. No to wyremontujmy te 60 tysięcy mieszkań, które są w zasobach gmin, które stoją w tej chwili puste, niszczą ją dalej, są na to środki. Bardzo proste. 100 tysięcy rodzin w Polsce czeka w tej chwili w wydłużających się kolejkach jeszcze, na mieszkanie komunalne. Wrocławek, czy to nie jest takie trudne do zrobienia. Samorządy budują właśnie mieszkania pod wynajem. Robią to i mówią, kiedy politycy się kłócą, to my, samorządowcy, to robimy. Już teraz. No, budują tych mieszkań oczywiście samorządy za mało, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości przycina finansowanie. Grunt, tutaj zgoda, grunty są bardzo istotne, natomiast no też finansowanie jest, umówmy się, nie mniej ważne. I są rzeczy, które można zrobić szybko i dosyć tanio. Chcę dopytać jeszcze o ten właśnie kredyt 2%, kredyt 0%, bo pan mówi 0,7%. Minus 2! No, dlaczego nie? Czyli co, że jeszcze spłacimy trochę kapitału za środek, Do absurdu nie. Ja bardzo przepraszam, to też się da świetnie uzasadnić. Możemy skoro Platforma mówi tak, wziąłeś kredyt 500 tysięcy złotych, będziesz spłacał, to jest w tej ulotce, tak? Będziesz spłacał przez 25 lat, to jest 300 rat po 1700. No to wychodzi 510 tysięcy, więc oni nawet z rachunkami mają kiepsko, ale dobra, zostawmy to. Może ktoś przyjdzie powiedzieć, weźmiesz 500, a spłacić tylko 490 przez 25 lat, bo, tak jak pan powiedział, ten przemysł budowlany stanie się lokomotywą polskiej gospodarki. Jednym z silników. Bo, tak, bo to będzie potem tak. AGD, trzeba będzie kupować. No to będzie się opłacało. Fakty są takie, że kredyt na 500 000 złotych w tej chwili... Każdy, kto kiedyś dostał kredyt hipoteczny, rozpiskę takiego kredytu, jak jest spłacany, spłacamy w tej chwili do 500 000 złotych kredytu, musimy dopłacić 770 tysięcy odsetek, z czego w ciągu pierwszych 10 lat około 460 tysięcy złotych. No więc, i ludzie dopłacą. I ludzie, nie, właśnie spadają teraz, wnioski o 70%, bo ludzi na to nie stać. Teraz przyjdzie jakiś program kredyt ci nowi nie będą płacić. Chodzi oni o to, będą że ci, lepsi. Którzy dzisiaj mają taki kredyt na 500 000 i liczą swoją ratę, która im skoczyła gigantycznie w ciągu ostatniego roku, tak, jak słyszą o kredycie zerowym, gdzie odsetki zapłaci państwo, to podejrzewam, że jest im trochę co najmniej przykro. Ludziom jest przykro, że pan Frankowiczów poobrażał, panie profesorze. No napisał jeden pan, że nie powinien pan tak o Frankowiczach mówić. Po czasie jesteśmy tak w ogóle, krzyczy mi do ucha wydawca. Profesor Robert Gwiazdowski, to może zróbmy program oddzielny o Frankowiczach. Koniecznie zrobimy. Umówieni jesteśmy. Debata dnia, raport dnia za chwilę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękujemy. Napisał teraz pan, że... Nieporadny nauczyciel. Mamuś, wypracujesz mi koszulę? Niewinny żart. Żeby choć raz zwykły nauczyciel mógł pożyć jak prezydent. Mówię ci to jako historyk. Tylko on rzucił to nagranie do sieci. I nieoczekiwany.